Cześć, tu Metal i dzisiaj pokażę wam mój najnowszy nabytek z meetingu w Rapce Zdrój. Jest to Magic, jakiś chiński, od Marka Koleckiego. Ogólnie kosztował on 20 zł. Nie wiem, czy przepłaciłem, czy nie, ale jest nawet fajny. Rozebrałem go już raz, bo mi wujek tak chamsko pomieszał. Coś tam pozawijał żyłki, musiałem go składać na nowo. Już umiem go układać. Średnią czasów mam z 5 mam 2,50 chyba, czy 2,30, czy jakoś tak. Naprawdę fajna rzecz. Fajna łamigłówka. Nawet rusza się fajnie. Tylko jest taki jeden mankament. Mianowicie w tym ruchu żyłki są jakoś dziwnie ponaciągane, że nawet z takiego już przechylonego, jeżeli puszczę i na przykład już chcę czas sobie, nie? Chcę sobie już upuścić, to mi się tak złoży i wtedy jest już DNF. Więc to mnie jedynie wkurza w tym. Ale ogólnie łamigłówka jest świetna, polecam. Jakbym miał kiedyś okazję, to nawet bym sobie Master Magica kupił, bo jest chyba dosyć ciekawy. I mam dla was taki pomysł, takie rozwiązanie, przed jak się startuje, to czasem jest problem z poderwaniem Magica do rąk, ponieważ on się jakby tak do podłoża przyczepia. Ja mam dla was rozwiązanie, jak nie wiem, czy takie coś można na zawody, ale można użyć folii bąbelkowej, tak tą taką wybrzuszoną stroną pod spód. No i teraz znacznie łatwiej jest go chwycić. Też amortyzuje upadek. Nie wiem, czy to można wziąć na zawody. Jakby można było, to nawet bym z tego skorzystał, bo wtedy bez problemu można jakoś chwycić. Mamy większe jakby pole do podebrania. Pod kostki też się nadaje. No chyba to byłoby tyle. Zrobię jeszcze jedno przykładowe ułożenie i niedługo zamierzam zrobić recenzję, nawet dwie recenzje. Jedną recenzję kostki Dian 5 Zanchi na żółtym plastiku, a druga recenzja to będzie recenzja sznurówek świecących z Chin. Pisałem, że będą, mówiłem na poprzednim filmiku, że będzie recenzja, więc dotrzymam słowa. Jeszcze raz polecam Magica. No i chyba tyle. Cześć.